Co będzie na obiad? Dziś chińszczyzna. O, to coś nowego! Mniam! A nie można zrobić czegoś innego? Zobaczysz, że to bardzo smaczne. Ale ja wolę naleśniki. Tak, ale ostatnio ich nie chciałeś i uciekłeś nawet na szafę. O, są nasi goście. O. Pan Ping i pan Pong. Siadajcie. Mam nadzieję, że lubicie chińskie jedzenie. Dla mnie nie ma nic lepszego. Chętnie spróbuję. Częstujcie się. A tu są pałeczki, jakby ktoś chciał. Czemu nie jesz? Bo tego nie lubię. A jadłeś to kiedyś? Nie. Ale czasem warto spróbować czegoś nowego. No spróbuj! Wszyscy tutaj język mają, na nim są smakowe kubki. Nasze kubki rozpoznają smaki jabłka, soku, zupki. Słony taki bywa serek, gorzki grejpfrut nam się kłania. Słodkie ciasto na deserek, kwaśny lubię takie dania. I jest jeszcze smak umami, w Chinach bardzo dobrze znany. Ale mówiąc między nami, tu jest raczej pomijany. Ale mówiąc między nami, tu jest raczej pomijany. Nie, nie będę tego jadł. Jeszcze poczuję smak umami. Będziesz głodny. Kłopot. Możemy wyjść na chwilę? Jeśli już skończyliście. I uparł się, że nie spróbuje. A to było pyszne. Pomyślałam, nie mógłbyś zabrać nas do Chin? Może jakby Treflik zobaczył, że tam wszyscy to jedzą? Nie chcę do żadnych Chin. Szkoda, bo tam można zobaczyć chińską pandę. Prawdziwą pandę? Tak, ale jak nie chcesz, to nie ma sprawy. Nie, no ja nawet bym chciał. Aha. Przenieśmy się do Chin. Proszę. No i gdzie jest ta panda? Spokojnie. Gdzieś tu mieszka, ale najłatwiej spotkać ją w rezerwacie. A ten rezerwat to gdzie jest? Musimy trochę poszukać. Ja chyba ją znajdę. W końcu jestem z tych stron. A co jedzą pandy? Pandy? Tylko bambus. No widzicie, można jeść ciągle to samo. Dlatego ja chcę jeść naleśniki. Daleko jeszcze? Jestem trochę zmęczony. Już? Co masz tak mało siły? Ja wcale nie jestem zmęczona. Ani ja. No bo wy przed chwilą zjedliście obiad. Och, mój piękny brzuszek. Może gdzieś tu ktoś mieszka, bo trochę zgłodniałem. Ciekawe, jak smakują chińskie naleśniki. Wygląda na to, że jest tu tylko dzika przyroda. To może innym razem zobaczymy tę pandę. Wracajmy. Chciałbym już wreszcie coś zjeść. O, tam coś widać. O, proszę, jesteśmy. Ale to na pewno jeszcze daleko. Nic mi się już nie chce. Burczy mi w brzuchu. Zajrzyjmy chociaż na chwilkę, jak już tu doszliśmy. Zobaczcie, jaka słodka. Ładniejsza niż myślałam. Prawdziwa. Wracajmy, bo już z głodu nie wytrzymam. Dzień dobry, pani Pando. O, jestem jeszcze panienką. My, pandy, jesteśmy samotniczkami i trudno nam znaleźć kawalera. Co tam? Czy dobrze słyszałam, że ktoś tu jest głodny? Treflik nie zjadł obiadu. Ale on je tylko naleśniki. Teraz to już chyba spróbowałbym wszystkiego. Nie może tak być, żeby ktoś u mnie był głodny. Oj, chyba będę jadł bambusy. Kto by całe życie mógł jeść tylko bambus i bambus? Ja to robię tylko dla turystów.
Gotować, parować, smażyć i dusić. Kroić i mielić i siekać i suszyć. Na destę tasakiem siekać, że aż strach. Ciach, ciach, ciach. I wolej gorący warzywa, bach. W oleju warzywa łopatką przerzucać, przyprawy dorzucać i w górę podrzucać. Niech zapach wypełnia mój dom aż po dach, ach, ach, ach. Potrawy gorąco na talerz, bach. Niech zapach wypełnia mój dom aż po dach, ach, ach, ach. Potrawy gorąco na talerz, bach. Zapraszam na obiad. U mnie dziś jak zwykle chińszczyzna. Chętnie zjem. Taki jestem głodny. Wiedziałem, że to takie dobre, chociaż nie wiem, co to jest. Jest tu wiele różnych rzeczy. Długo by wymieniać. Nie wiem, jak to jest po waszemu. Jest pysznie i miło, ale musimy już wracać. Jedzenie było znakomite. Chwileczkę. Skoro tak wam smakowało, to mam dla was coś jeszcze. Gotowe do zjedzenia. Weźcie do domu, przypomni wam chińską kolację. To nie było mądre, że nie chciałem jeść obiadu. I macie rację. Zawsze warto próbować nowych rzeczy. Mam tu chiński przysmak. Może wam zasmakuje?